O zabranie głosu prosimy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Ja, jak Państwo wiecie, przemawiam tutaj już od wielu lat. Zawsze, kiedy mówiłem o naszych celach, o naszej nadziei, mówiłem szczerze. Mówiłem z głębokim przekonaniem, że te dni, dobre dni, przyjdą. I dziś mogę powiedzieć, że to przekonanie jest mocniejsze jeszcze niż było kiedyś. Dziś mamy już jako Polska, jako ojczyzna bardzo wiele sukcesów i zbliżamy się jednocześnie do tego momentu, w którym cele tych marszów zostaną zrealizowane. Upamiętnienie tych, którzy zginęli, upamiętnienie prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego i prawda, prawda o katastrofie smoleńskiej. Przyjdzie ten czas. Przyjdzie już niedługo. Mówiłem, na wiosnę przyszłego roku powinno być już wszystko jasne i wszystko gotowe. Powinniśmy mieć pomniki niedaleko stąd, choć w troszkę innym miejscu niż planowaliśmy. Powinniśmy też mieć ostateczne raporty tych, którzy dzisiaj dążą do tego, by ustalić prawdę. Powinniśmy móc sobie powiedzieć, nasze działanie, nasza determinacja zostały nagrodzone. Nagrodzone wielkim sukcesem. Tym naszym uczestników marszu, ale sądzę, że także wielu innych Polaków, ale także tym największym odnoszącym się do dziejów naszego narodu, do jego losów, bo te losy się poprawiają. Wspominałem tu przed chwilą o pomniku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czasem padają pytania, choć tych pomników już troszkę w Polsce jest, dlaczego? Otóż, szanowni Państwo, jeśli dziś nasza przyszłość rysuje się dobrze, to można powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że nie byłoby tego, co jest dzisiaj, bez Lecha Kaczyńskiego. I nie chodzi tylko o jego prezydenturę. Chodzi o to, co zrobił w Solidarności, co umożliwiło założenie tygodnika, czy przejęcie tygodnika, który jako pierwszy z poważnej prasy pisał prawdę o Polsce, co umożliwiło założenie Porozumienia Centrum, tej partii, która poprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, co umożliwiło poprzez jego sukcesy jako ministra sprawiedliwości, sukcesy wyborcze w Warszawie, w Polsce nasze zwycięstwo. To on otworzył nam drogę do zwycięstwa. To on mówił prawdę o Polsce. To on w ramach swoich możliwości odbudowywał Polskę, odbudowywał polską świadomość narodową, polską godność. I dlatego zasługuje na pomnik. I ten pomnik będzie, niezależnie od tego, jak będą się temu sprzeciwiać. I będzie prawda. Prawda, której jeszcze dzisiaj nie znamy. Jej nie znamy. Ale prawda. Albo stwierdzenie dzisiaj w tych okolicznościach, które mamy, tej prawdy do końca ustalić się nie da. Ale zostanie to powiedziane uczciwie. Powiedziane Polakom, polskiemu społeczeństwu, polskiemu narodowi. Bo to się Polakom po prostu należy. I każdy, kto brał udział w tych marszach, to jest tu dzisiaj. Każdy z tych, którzy bywali tutaj często, jakiś swój udział w tym sukcesie mają. Mają udział w czymś, co stało się z czasem przedmiotem wielkiego sporu, haniebnego sporu. Ale my ten spór wygrywamy. I zarówno ci, którzy tego nieodległego już czasu
sądzę, że ogromna większość pośród nas dożyją, jak już ci i ci, którzy go nie dożyli, bo byli tacy i są. Mówię także o tej pani, która odeszła wczoraj, którzy odeszli właśnie, którzy nie dożyli tego momentu. Ci wszyscy odnieśli swoim działaniem, swoją determinacją ten wielki, wspólny, narodowy sukces. On jest jeszcze przed nami, ale naprawdę na wyciągnięcie ręki. I możemy być z niego już dzisiaj dumni. I chodźmy tutaj za miesiąc, i chodźmy za dwa, i za trzy, i za pięć, i w końcu za osiem. Czy już dzisiaj nawet nie za osiem, tylko za tak naprawdę za sześć miesięcy powinno być zrobione to, co miało być zrobione. I wtedy spotkamy się tutaj po raz ostatni. I będziemy mogli mówić już z całą pewnością, że odnieśliśmy wielkie zwycięstwo.